Witam wszystkich, siemano majstry. Słuchajcie, postanowiłem taki filmik nagrać. Mam tu załadowaną przyczepę ze 400 kilo. Nie będę się z nią szarpał i muszę podjechać, tak podjechać, żeby się po prostu podpiąć pod nią. Pokażę wam, jak to zrobić. Ja wiem, że ci, co jeżdżą z przyczepą, to mogą już wyłączyć ten filmik. Ale to jest filmik dla tych, którzy nie jeżdżą z przyczepą, boją się jeździć z przyczepą, boją się takiej sytuacji, że będą musieli ją odpiąć, załadować i podjechać idealnie pod nią, żeby ją zapiąć. I to ich ogranicza w tym, żeby w ogóle przyczepy używać i z przyczepą jeździć. Ja dużo jeżdżę z przyczepą, bo wożę towar przyczepą, więc ja to robię już wszystko na oko, ale jak miałem bodajże chyba 17 lat i zdałem prawo jazdy, wtedy tak było można, to od razu musiałem zacząć jeździć przyczepą, więc się musiałem nauczyć jeździć przyczepą, bo prawo jazdy nam pozwala jeździć przyczepą, a nikt nas tego nie uczy. Więc dobra, tu mam miejsce, gdzie muszę zapiąć przyczepę na hak. Tu mam butelkę gazowaną, cisowiankę. Muszę tu jakoś sobie podjechać, więc sobie ją postawię. Załóżmy, tu mam linię haka, to sobie butelkę postawię tutaj, poza obrys oczywiście przyczepy, i pierwszy podjazd zrobimy pod tą butelkę, żeby było prościej. Ja mam o tyle trudną sytuację jeszcze, że ja nie mam w aucie żadnych szyb, muszę to zrobić na lusterka. Jak jest szyba, no to jest też inaczej, jest prościej i takie tam. Natomiast jeżeli mamy tylko lusterka i do tego auto szersze niż przyczepa, to się robi taki mały problem. Kwestia wprawy, że tak powiem. Więc pójdziemy do auta. Ja musiałem tu podjechać, bo mam coś w środku i nie chciało mi się tego wyładowywać. I teraz już będę się zbierał na hausem, więc muszę się podpiąć. Dobra, prosta sprawa. Sytuacja jest taka, żebym miałby mi kto pomóc podciągnąć tą przyczepę i tam ją założyć na ten hak, ale oni mają swoją jakąś tam robotę, nie będę im przeszkadzał, ja mam swoją. Dobra, cofamy sobie. Cofamy sobie na lusterka i teraz słuchajcie, ustawiam samochód mniej więcej na środku przyczepy. Jak jestem jeszcze daleko od przyczepy, to ją teoretycznie w lusterku widzę. Jak będę się do niej zbliżał, ona mi będzie będzie się jakby zanikała, aczkolwiek coś tam widzę. I teraz, patrząc na tą butelkę, gdzie ją postawiłem, podjadę sobie mniej więcej jak tył tej butelki. I mamy dużo, około metra w linii prostej. Mogę trochę w tamtą stronę się rypnąć, więc skręcę sobie delikatnie koła w tamtą stronę. Nakieruję się trochę, wyprostuję koła i podjadę tak na oko gdzieś dotąd. Gdzieś dotąd. Zostało mi 20 cm i trochę w tamtą mańkę. Oczywiście butelka już mi niepotrzebna. Teraz słuchajcie, jak ja to robię? No skąd ja mam wiedzieć te 20 cm? Patrzę sobie w narożnik tych drzwi.
obieram sobie punkt, nie wiem, jakikolwiek, patyk, liścia, cokolwiek i 20 cm od tego następny punkt. I tu mi wychodzi, że będzie to koniec tej zielonej trawy mniej więcej. Więc sobie cofam o to, o tyle, dobra. Trzeba mieć jeszcze wokół miarkę, zostało 5 centów. I robię ponownie to samo. Obieram sobie punkt, patrzę na drzwi i na oko cofam 5 centów. Dobra. Mamy to, przedobrzyłem. Ale tutaj to już mam na tyle to ruchome, że sobie to ustawię. I w ten sposób podjechałem i nie muszę się szarpać z tą przyczepą bez względu na to, ile ona waży i jak jest ciężka. Ja wiem, że mnie zaraz wyśmiejecie za ten filmik, ale to jest filmik dla osób, które nie umieją w ogóle jeździć z przyczepą. No kurwa, zapomniałem o lince. Albo by się chciały nauczyć. I nie wierzcie w to, że nigdy wam się nie zdarzy tak, że załadowaną przyczepę będziecie musieli odpiąć i później pod załadowaną podjechać. Dobra. Przyczepa zapięta. Kółko zapięte. Także tyle chciałem wam pokazać. Może się to komuś przyda, może nie. Osoby, które przymierzają się do jazdy z przyczepą, naprawdę nie jest to straszne. No i tyle. Zobaczę, jak się filmik przyjmie. Jak się przyjmie, to może jeszcze coś nagram z jazdy z przyczepą do tyłu. Jakieś tam pierdety, podstawy. Przynajmniej tak, to, co ja uważam za podstawy. Generalnie ja jestem, żeby się nie zachwalić oczywiście, na tyle jeżdżący z przyczepą, że wszędzie wjadę, aby się tylko dało zmieścić. Nawet jestem w stanie u siebie, nie wiem czy wiecie, ci co oglądają, śledzą mój kanał, jak mam w domu, jestem w stanie z tą przyczepą wjechać na wstecznym do garażu. A to już myślę jest, no już trzeba trochę jeździć. Więc zobaczę, jak będzie dobry odzew przy filmiku, to pokażę wam to, jak nie, no to nie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.